byłoby to generalnie, gdyby to pisało troszkę szczęście, to byliśmy w stanie to obecne spotkanie wygrać. Niemniej jednak Legia pod zespołem z przebiegu całego spotkania zresztą na pewno lepszą od nas, mającą większą kulturę gry, organizację i to potwierdziła. My w tej chwili nawet nie jesteśmy jako drużyna w trudnej sytuacji, przegrywamy kolejny mecz, nie zdobywamy punktów i na pewno to mnie cieszy. Sytuacja w tabeli też nie jest wesoła, jest dla nas trudna. Najłatwiej byłoby to wszystko tłumaczyć, powiedzmy, te dwie ostatnie porażki tym, że graliśmy z klasowymi zespołami, z Legią, z Wisłą, które grają w europejskich pucharach. Najłatwiej byłoby to tłumaczyć tym, że mamy duże problemy kadrowe, zdrowotne, dodatkowo w czasie meczu dwie wymuszone zmiany. Wiadomo, Jacek chłopek opuścił klas po 60 minucie, niestety jego przerwa w kontuzji nie pozwoliła mu na większy wymiar czasu. Wymuszona zmiana Grzegorza Barana, także w tym trudnym momencie takie jeszcze, powiedzmy, niekorzystne elementy, które wpływają, nie pomagają na pewno. Ja w tej chwili patrzę na etap pracy z zespołem, na to, co robimy, jak pracujemy na treningach, w jakim kierunku idziemy. I przede wszystkim jest to proces, który na pewno wymaga czasu. Kalendarz w tej chwili też nam, jak gdyby, jak tak wszyscy twierdzą, nie sprzyja, mamy trudne mecze, ale tak generalnie spojrzeć dalej, to trudno powiedzieć, że kolejne mecze też będą łatwe, bo w zasadzie nie ma łatwych meczów w lidze, także jeszcze teren Skorża też potwierdzi, że żaden przeciwnik nie odda punktów za darmo. Jeżeli chodzi o moją osobę, to nie chowam głowy w piasek, nadal mam zapał do tej pracy, wiem, co ze swoją robimy, w jakim kierunku podążamy, nie zamierzam schodzić z tej drogi i poddawać się jak gdyby. Myślę, że przed nami jeszcze długa i daleka droga. Wiem, że sytuacja jest trudna, niektórzy powiedzą bardzo trudna, ale GKS jest klubem, który musi stanąć na nogi i myślę, że dotrze do celu i po prostu będzie zespołem, który będzie grał w swoim ekstraklasie. Dziękuję uprzejmie za wypowiedzi trenerów. Proszę o pytania do naszych gości. Mam pytanie do trenera Kiesia. Panie trenerze, z czego to wynika, że generalnie ta gra nie wygląda, że jesteśmy poukładani i nagle tracimy bramkę, to już w pakiecie leci następna? Znaczy to myślę, że to właśnie w jakim momencie się znajdujemy, w tym trudnym momencie, kiedy jest taki moment też, my też mieliśmy ten mecz na przełamanie, jak gdyby jest coś takiego jeszcze, że no jeżeli tracimy bramkę i to bramkę uważam, że w taki trochę nieodpowiedzialny sposób, no ktoś odpowiada za krycie Wawrzyniaka w polu karnym. Jest lepszy. Także no to jest taki moment, że po prostu chcemy jak gdyby się dostać z tego powiedzmy kryzysu i tracimy bramkę i no niestety zespół jak gdyby jeszcze mentalnie nie potrafi odpowiedzieć na tę sytuację. Jest to, myślę, że trzeba w tym pracować i po prostu trzeba twardo stąpać po ziemi i po prostu zmierzyć się z tą sytuacją, która nas spotkała. A czy pokrywać nadzieję na pierwsze wyjazdowe zwycięstwo ponad roku czasu na tej arenie? Spojrzeć na historię różnych zespołów, jak gdyby no, każda historia gdzieś ma swój koniec. No, ja chciałbym w tej chwili być może powiedzieć, że jak gdyby prognostykiem jest druga połowa. Uważam, że no, graliśmy dobre zawody w drugiej połowie, jednak jak gdyby no, w tym momencie, kiedy przegrywamy kolejny mecz, no, trudno się tym zachwycać. No, będziemy wszystko robić, chociaż sytuacja jest nieciekawa, żeby zespół podnieść na następne spotkanie. Pewno wymaga to sporego rozsądku i odpowiednich tam metod przygotowania następnego spotkania.